Rozmawiam z panem Bogusławem Diduchem. Bogdan, chciałabym usłyszeć o roli muzyki w twoim życiu. Bakcyla zasiał we mnie kontakt z muzyką użytkową. Na żywo oglądałem zespoły muzyczne, które produkowały się, czy to przy okazji różnych uroczystości, wesel, dożynek i tak dalej. Jako mały chłopczyk podziwiałem właśnie tych muzyków, później się sam... Mówisz o muzykach scenkowych. Tak, tak, mówię tutaj o lokalnych muzykach scenkowej. Później sam troszkę udzielałem się w zespole takim dziecięco-młodzieżowym, prowadzonym przez pana Franciszka Tenerowicza, instruktora muzycznego scenkowej w Kronerze. Natomiast udało mi się trafić na fajnych ludzi, przede wszystkim kuzynów Lewków, Andrzeja Lewka. Kuzynów w sensie było, nie, oni byli kuzynami w stosunku do siebie. Braci Andrzeja i Marka oraz ich kuzyna Wieśka. Andrzejem miałem bardzo dobry kontakt, mimo że był sporo ode mnie starszy. I kiedy studiował na UJ-cie historię, Andrzej przywoził nowinki z Krakowa, no to my chłonęliśmy, bo to powiedzmy sobie, że muzyka taka półoficjalna, undergroundowa, studencka, to było całkiem coś innego niż ta muzyka oficjalna, radiowa i tak dalej. No więc z jednej strony kontakt z radiem, z program Trzeci Polskiego Radia, genialny wówczas edukacyjnie zwłaszcza, z drugiej strony kontakt z żywym człowiekiem, który przekazywał informacje, jak się rodził Ruch Studencki i tak dalej, przywoził na taśmie nagrania, żeśmy słuchali takich cudów. I właśnie z bratem Andrzeja Markiem chodziłem do klasy i zaczynaliśmy obydwaj gdzieś tam brzdąkać na gitarach do klasy w Kromerze. Dołączył do nas kuzyn Wiesiek Lewek. Ale przepraszam, zaczynaliście brzdąkać, czy to znaczy, że ty jesteś samoukiem? To znaczy tyle, co nauczył mnie pan Franciszek grać na akordeonie i na skrzypcach. Natomiast gitara to już Andrzej Lewek i podpatrywanie muzyków rodzącej się sceny gorlickiej, bo przecież wówczas słynne zespoły, Halmiaki, Kornuty, jako licealista już podglądałem bracia Hotlosiowie z Halmiaków, którzy już genialnie wtedy grali na gitarach. Byli moimi takimi instruktorami z daleka oczywiście, bo wtedy było tak, że jak ktoś już posiadł jakąś wiedzę muzyczną, gitarową, to się odwracał, żeby nikt nie potrącał z tymi. No nie było internetu, dzisiaj młodzież, dzieci to włączają, wszystko mają, instruktor. No więc tam jakoś dobijaliśmy się pomału, na Powroźniakuśmy się uczyli przecież, czyli na tej pierwszej podstawowej książce do nauki gry na gitarze wydanej w Polsce. Gdzieś już w drugiej, trzeciej klasie, dzięki temu, że byłem właścicielem gitary elektrycznej, jednej z niewielu wówczas w okolicy. Jak się to robiłeś? Tato mi kupił gitarę polskiej marki Samba. Cholera twarda była taka, niewdzięczna, no ale nie. Ale była. Ale była i można było coś pograć. No to już zaczynaliśmy z kolegami, z Andrzejem Gajewskim, rok starszym ode mnie, który znakomicie grał na basie, z Florkiem Grondalskim, który grał na perkusji. Zaczęliśmy już tam studniówki, komercy i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy poszedłem na studia, no to już miałem jakieś takie w miarę obycie muzyczne, gitarowe. No tych parę akordów już umiałem złapać, parę solówek z Santany skopiowanych umiałem zagrać, więc jakoś tam się pomału wpasowywałem. Niemniej jednak wspomniałem o tej kulturze studenckiej i jak już zostałem studentem i zacząłem po tych klubach studenckich, jednym, Jaszczury, Rotunda, Pod Budą, przyglądać się tam, co się tam dzieje, to moja opcja się zupełnie zmieniła. Rock'n'rollowa muzyka jak gdyby przestała dla mnie na parę lat przynajmniej istnieć. Zachwyciłem się jazzem, nie bez wpływu braci Sendeckich, bo poznałem Stefana, który przez rok chodził z nami do klasy w Kromerze, starszego brata. No, siłą rzeczy poznałem też Adzika Sendeckiego. Wakacje, granie w siarach na sali Domu Ludowego.
Właśnie to były takie początki. Ale mieliście jakiś zespolik? Nie, to wszystko było tak nieformalnie od świętej pamięci Michała Zycha, bardzo wspaniałego gorlickiego muzyka. Pożyczaliśmy sprzęt i tłukliśmy tam jakiś wieczorek, żeby sobie pograć z kolegami. No, zarabialiście też? To były takie jakieś dobrowolne składki, czy tam w każdym razie. Czyli bardziej chodziło o granie? Raczej chodziło o granie. No więc kiedy na tych studiach już się tam trochę wgryzłem, no to już wiedziałem, co mnie interesuje, szczególnie kontakt z Wojtkiem Belonem, Wolną Grupą Bukowina, oraz Andrzejem Sikorowskim, to była druga akademia muzyczna moja. No, zupełnie opcja mi się zmieniła w kierunku właśnie piosenki poetyckiej. Więc kiedy po studiach wróciłem do Gorlic, no to już wiedziałem, że z rock'n'rolla nie będzie wiele albo nic. I przez przypadek spotkaliśmy się z Wieśkiem Lewkiem i z Jackiem Pietruszą, którzy wówczas grywali muzykę użytkową z panem Jasiem Karpiem w zespole w Gorlickim Centrum Kultury. No i zgadaliśmy się i powstał zespół, który jeszcze nie miał nazwy. Do zespołu jeszcze, do wśród założycieli znalazł się Tadziu Czejko ze swoimi pomysłami fletowymi, wokalnymi. I nie mając nazwy, zaczęliśmy próbować. Czyli przy Pieceku? Nie. Co ciekawe, przy, jak to się nazywa, Miejski Ośrodek Kultury. Tam, gdzie w Lamusie. W Lamusie, tak. Kto Lamus, był wtedy tam dyrektorem? Dyrektorem był, najpierw była pani Iza Cyran, a później był Romek Dziubina, dyrektorem. I tam właśnie praktycznie mieliśmy do dyspozycji piwnicę, bo na górze było tylko biuro i taka nieduża salka, ta dzisiaj tak zwana mała sala wystawowa, no i ten taras, na którym tam bez przerwy ktoś rozrabiał, było pite wino i miejscowi żule się tam zbierali i kręcili. No więc my w tej piwnicy, zdjęcia są, powiedzmy sobie, tajemnicze i dość kompromitujące. Urzędowaliśmy kilka pięknych lat za dyrektury Romka Dziubiny, który pisał do nas pisma oficjalne, że absolutnie, że chuligaństwo, że butelki i takie rzeczy. Odpisywaliśmy mu na te pisma, mam to zresztą jako pamiątkę, no, do dzisiaj się śmiejemy. Ale rozrabialiście? No troszkęśmy rozrabiali w tej piwnicy, gdzie jest klub, gdzie był przez pewien czas taka była restauracyjka, bar czy coś, był klub Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z barem. I tak jak odbywała się próba, no więc naprzeciwko drzwi wystarczyło wyskoczyć do klubu. Była tam taka bardzo sympatyczna młoda dama. Przykro mi, że nie pamiętam jej imienia i nazwiska, ale mieliśmy z nią zawsze bardzo dobre kontakty. Nawet dzisiaj już mogę powiedzieć, jak brakowało środków, to braliśmy, że tak powiem, na krechę i było pięknie, tak? Mało tego, wokół tej działalności tego zespołu skupiło się kupę fajnych ludzi. Jurek Bugno, Wacek Bugno, Krysia Kuźniarska, Ewa Plucińska jeszcze jako młoda instruktorka plastyki. Już nie pomnę, ale masę ludzi się tam schodziło. Tam czasami było 30-40 osób w tej naszej kanciapie, gdzieśmy odbywali próby i wspaniale wspominam ten czas. Oczywiście, no byliśmy młodzi, więc... No, młodość ma swoje prawa. Dokładnie. Wyjeżdżając na jakąś imprezę konkursową, chyba do Sanoka, to się nazywało Piękno Bieszczadów w piosence, musieliśmy mieć nazwę zespołu. I wtedy tęgie głowy na takiej właśnie rozrywkowej imprezie myślały, jak to nazwać. I Wacek Sitar, plastyk gorlicki, który też tam bywał z Romkiem Raczkiem, Stadziem Królikiem, już nieżyjący ludzie, przychodzili tam do nas i Wacek Sitar wszedł w ten wir tej właśnie dyskusji. Imprezy, dyskusji, śpiewów i popatrzył, jak siedzieliśmy przy stole, jest tam takie zdjęcie właśnie z tego momentu i mówi: ostatnia wieczerza w karczmie przeznaczonej do rozbiórki. To Wacek wymyślił? I w ten sposób
mówimy, no, piękna nazwa. Jest nazwa, no i wspaniale. Wtedy naczelnym naszym tekściarzem był Franek Brataniec. Franek Brataniec, który był dyrektorem ośrodka wypoczynkowego w pałacu w Siarach. Ponieważ kiedy PKZ-y skończyły remont w pałacu Siarach, to otwarto tutaj ośrodek wypoczynkowy ze stołówką, no taki hotelik wakacyjny. I Franek, będąc poetą wspaniałym, został naszym tekściarzem. Mało kto to wie, ale Franek Brataniec był członkiem, założycielem krakowskiej grupy poetyckiej Tylicz, bardzo, bardzo w Krakowie na przełomie lat. Założycielem, tak, razem z Andrzejem Krzysztofem Turbusem, z Adamem Ziemianinem, z Andrzejem Warzechą, z Wiesławem Kolarzem. Przez problemy polityczne w roku 68 Franek wyleciał ze studiów, no i musiał wrócić tutaj do Gorlic, przegoniony wilczym biletem z uniwersytetu. I zerwał kontakty, ale wiersze pisał wspaniałe, więc kiedy pojechaliśmy na Piękno Bieszczadów z jego tekstem, to od razu ludzie, którzy przybyli tam z Krakowa, mówią, o, to ten Brataniec. Ja mówię, no ten Brataniec, tak. I przez kilka lat Franek nie tylko był autorem tekstu, które opracowywaliśmy i śpiewaliśmy, ale także jeździł z nami, czytał wiersze na różnych spotkaniach. Muszę powiedzieć, że kiedyś przez moją porządność, skłonność do porządków, zacząłem kalendarze swoje przeglądać. Niestety polikwidowałem i dzisiaj bardzo żałuję tych kalendarzy rocznych, takich miałem od 70. Takie notatki od 76 roku. Oprócz tego prowadzę dziennik jeszcze też osobno, dziennik taki jako dziennik, nie jako zapiski kalendarzowe, ale w tych kalendarzach odkryłem, że zagraliśmy ponad 1000 koncertów w karierze, no więc to jak na taki zespół, jak Ostatnia Wieczerza, a nie zespół topowy, który tak dzień w dzień po 3, po 2 koncerty daje, to jednak była dość duża sprawa. No i z tym Frankiem Bratańcem żeśmy przez lata współpracowali. Remont był w Lamusie, bo Lamus poszedł do rozbudowy. No więc przenieśliśmy się do Gorlickiego Centrum Kultury i tam przez lata pracowaliśmy najpierw za Waldka Markiewicza, dyrektora, później przez lata, niedługie, Jasia Wlazełki, który był dyrektorem GCK-u, no i z Adamem Nowakiem praktycznie do 90 roku współpracowaliśmy. Ale czy Karczma wtedy była jakby zespołem przy Domu Kultury? Czy... Przez moment było tak, że ja nawet jakieś pieniądze pobierałem jako instruktor tam w Domu Kultury, prowadząc tam przez jakiś czas, ale nie cały czas. Udzielali nam tam kanciapy, finansowali na przykład wyjazdy, delegowali nas tam, no, zatrudniali nas podczas imprez organizowanych tam akademii czy coś. No i taka anegdotyczna sytuacja, naprawdę opisana już gdzieś w kilku miejscach, jak z okazji Akademii Pierwszomajowej jeszcze dyrektorem był Waldek Markiewicz, odbyły się te wszystkie dekoracje, goździki, medale i tak dalej, i wyszedł zespół Gorlickiego Centrum Kultury, Ostatnia Wieczerza, i zagrał A gdy Titanic tonął, to była, no, konsternacja była niesamowita. Wtedy, no, to był nasz... No i co, dostaliście po głowach? Nie, to Waldek dostał, ale wtedy już to były takie czasy, to był chyba koniec stanu wojennego, więc się tak zaczynało wszystko rozłazić w szwach i oni mieli świadomość, że to już się za wiele nie nawojuje. A gdy Titanic tonął, to z kolei utwór następnego naszego nadwornego tekściarza, Andrzeja Górszczyka. Andrzej Górszczyk, instruktor Polskiego Domu Kultury w Nowym Sączu, objął nas swoją taką opieką, a był wówczas osobą w Sączu, to był, mówię o latach 83, 87, 8, był osobą bardzo w Sączu wówczas wpływową, ponieważ był liderem takiego kabaretu Lach i klubu Lach.
to w Nowym Sączu było takie kultowe miejsce, w którym należało bywać, a kabaret Lach to był taki kabaret, który w swoim czasie w Polsce był bardzo, bardzo znany. Był laureatem na przykład Złotych Rogów Kuzicy w Zakopanem, a to wówczas nie było jeszcze tych konkursów kabaretowych w Krakowie. W związku z tym wówczas to było najwyższy laur i najwyższe znaczenie miał w świecie kabaretowym w Polsce. Z Andrzejem pracowaliśmy znowu kilka lat, też czytał swoje teksty, też zarządzał naszym zespołem z Nowego Sącza. Dzięki temu mieliśmy stąd te 1000 koncertów ponad, bo mieliśmy naprawdę dużo grania wtedy. Gdzieś tak pod koniec 88-89 troszkę nam się zespół zaczął rozbudowywać i wtedy, kiedy jeszcze graliśmy w GCK-u, do zespołu dołączył Stefan Łukaszyk, Olek Wróżek, Wiesiek Orchel, Fredek Duda, później nauczyciel gitary w szkole muzycznej w Gorlicach. Więc przez zespół się przewinęło, Marek Walter świętej pamięci, przez zespół się przewinęło, ja kiedyś policzyłem, ponad 40 nazwisk w różnych ale momentach. Ale były też stałe nazwiska. No ten stały trzon, czyli Wiesiek Lewek, Jacek Pietrusza i ja, byliśmy praktycznie do końca lat 90., bo wtedy Jacek Pietrusza nas porzucił. I do basu przyszedł Sobek Pawlikowski. Grał z nami przez kilka lat, ładnych lat, na gitarze basowej, ale ożenił się w Nowym Sączu, wyprowadził się później do Nowej Huty. W związku z tym szczęśliwie się złożyło, że kiedy byłem dyrektorem MDK-u, w MDK-u wychowywał się, że tak powiem, muzycznie Tomek Kubala, który znakomicie spisywał się jako gitarzysta basowy, no i praktycznie do końca istnienia, jeśli tak można mówić, bo jeszcze nikt nie powiedział, że Karczma przestała grać na definitywnie, no może ma tylko przerwę, zobaczymy, mimo tego, co powiedziałem, że no, motywacji czasami brak. A drugim takim już stałym muzykiem to jest Mirek Bogoń, klawiszowiec. No, następne pokolenie. To jest Mirek Bogoń, to jest pokolenie mojego najstarszego syna, bo chodził z nim do szkoły w jednym roczniku. Tomek jest troszkę starszy, ale niedużo. Także to już jest, tak jak mówisz, następne pokolenie. Żeby nie powiedzieć, że byli młodsi już muzycy. W roku 2010 dołączył do nas na bębnach Rafał Boni-Boniśniak, który nadał nowy jak gdyby kierunek zespołowi, to jest jego płyta, znaczy płyta Powroty, to jest jego dzieło, jako że jest właścicielem studia nagraniowego, ma bardzo dużo takich oryginalnych, świeżych pomysłów, nowi tekściarze się pojawili także. Nie wspomniałem o jeszcze jednej ważnej, bardzo ważnej postaci dla Ostatniej Wieczerzy, to jest poeta z Ciężkowic, Andrzej Grabowski. Andrzej Grabowski to taka postać legendarna w kręgu poetyckim tu Małopolski, ale nie tylko. To człowiek, instytucja. Przez ponad 30 lat organizował taką imprezę, która się nazywa Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza. Ta Międzynarodowa Jesień to taka impreza wędrująca. Poeci z całej Europy jeździli po całej Małopolsce, Podkarpaciu, zahaczając o Lubelszczyznę przez 5 dni każdej jesieni. I odbywali spotkania autorskie, i każdy taki dzień, czasami 5, czasami 6, bywało, że i 7 dni takich było, kończył się koncertem wielkim w jakimś tam miejscu, Rzeszowie, Dębicy, Krakowie, Nowej Hucie, Nowochódzkim Centrum Kultury, lubiliśmy tam bardzo grać. I my byliśmy taką kapelą, powiedzmy sobie, filmową tych międzynarodowych jesieni literackich Pogórza. Ta międzynarodowość się objawiła również tym, że od 2013 roku zaczęliśmy jeździć na Ukrainę również.
grać do Lwowa, do Iwano-Frankowska, czyli do Stanisławowa, do Kliworówni, to taka miejscowość wspaniała, wypoczynkowa na Huculszczyźnie. I przez lata z Grabowskim żeśmy współpracowali, zastąpił kolejnych tekściarzy i dwie płyty, Ballada wracająca z drogi i Ballada niedokończona, to w dużej mierze jego teksty. Nie wszystkie, ale również jego. To jak już wcześniej Ci wspomniałem, grafiką tych płyt zajmował się jego syn Artur Grabowski. Skończyliśmy z Andrzejem współpracę w roku 2014. Tak myślę, ponieważ Andrzej skupił się na Ukrainie po prostu. Nam już to przestało, że tak powiem, odpowiadać. Poza tym Mirek Bogoń, Tomek Kubala, Boniśniak zaczęli działać w różnych swoich projektach. W związku z tym no, nie było czasu, no, tu jeszcze w okolicach Małopolski, Podkarpacia, koncert można było obsłużyć, że tak powiem. Natomiast no, wyjazdy wielodniowe na Ukrainę to już była uciążliwa historia, także że panowie się zbuntowali i rozstaliśmy się z Andrzejem Grabowskim. Ku mojemu ubolewaniu, bo dobrze mi się z Andrzejem współpracowało. Przyjaźniliśmy się bardzo przez lata. No, ale Andrzej też miał swoje wymagania w stosunku do muzyków, dyspozycyjność, no, a myśmy też mieli swoje życie, prawda? Bogdan Karczma, co uważasz za ważne osiągnięcie? Wiesz co, wiadomo, że jako początkujący zespół zaczęliśmy od konkursów. Bardzo wiele różnych triumfów konkursowych w dziedzinie piosenki poetyckiej, poezji śpiewanej, praktycznie wszystkie zdarzenia konkursowe wygrywaliśmy, no, w pewnych przedziałach czasu, bo pewnych rzeczy się nie powtarza. W pewnym momencie przestaje się uczestniczyć w konkursach, prawda? Ale wszystko w latach 70., jeszcze 80., no, wszystkie takie znaczące zdarzenia konkursowe mieliśmy, z wyjątkiem Festiwalu Piosenki Studenckiej, ponieważ nie byliśmy studentami, byliśmy już wiekowo troszkę oddaleni od tego środowiska, jakkolwiek jako honorowi goście, czy tam zaproszeni do koncertów galowych, graliśmy na festiwalach, ale zdarzenia jak Śpiewajmy Poezję w Olsztynie, czyli ten najbardziej znaczący festiwal piosenki, poezji śpiewanej, wygraliśmy. I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej w Warszawie wygraliśmy. Spotkania młodych autorów i kompozytorów w Myśli Bożu wygrywaliśmy kilkakrotnie. Zarówno jako zespół, później ja jako indywidualnie, bo no nie można było dwa razy zespołu, który wygrał, zgłosić, więc zgłaszaliśmy indywidualnie członka i też żeśmy tam grali, bo tam były dobre nagrody, trzeba powiedzieć, więc było po co jechać. Gdzieś pod koniec lat 80. przestaliśmy już uczestniczyć w konkursach. Zajęliśmy się no, takim quasi zawodowym działaniem. Jakkolwiek każdy miał swoje działania, ja pracowałem w szkole, Wiesiek prowadził piekarnię rodzinną, Jacek prowadził swoje biznesy rodzinne, jakieś szwalnie, jakieś inne rzeczy. Także no, jeśli jeszcze mogę coś dopowiedzieć, no to nie mogę nie wspomnieć o Mirku Czynkiewiczu, który po odejściu tatka Uczejki z zespołu, to było około roku 80, został kolejnym stałym członkiem na kilka lat, tak, bo do 84 czy 85 roku razem żeśmy działali. Mirek niestety na studia do Akademii Sztuk Pięknych, najpierw w Krakowie, potem w Warszawie, oddalił się, ale muszę powiedzieć, że szczyt tych konkursowych naszych triumfów to się łączył właśnie z uczestnictwem w zespole Mirka Czyżykiewicza. Mieliśmy wtedy możliwość bardzo oryginalnego aranżowania utworów. Trzy gitary i kontrabas. Ktoś by powiedział, no smutna rzeczywistość, prawda? A tutaj jakoś tak żeśmy sobie poradzili z tym, że ja grałem gitarę
rytmiczną, natomiast Wiesiek z Mirkiem w różnych konfiguracjach dwugłosowych podgrywali i to było dla ówczesnego świadka muzycznego tego kręgu piosenki poetyckiej czy poezji śpiewanej była rzecz zaskakująca. Naprawdę, bo to było coś wówczas niespotykane. Dzisiaj już się to zdarza, później zresztą w muzyce rockowej pojawiły się takie tego typu właśnie aranżacje, natomiast w tym nurcie muzyki to było miłe, coś odkrywczego i muszę powiedzieć, że to Mirek wpadł właśnie na ten pomysł, żeby te gitary tak poprowadzić, żeby uderzyły tą oryginalnością, prawda? Bo trzy gitary na trzy ognisku można tak sobie podrząkać, prawda? A tutaj było to bardzo oryginalne. A mówiąc o sukcesach, dla mnie sukcesem są nagrane płyty. No, te płyty, pierwsze trzy płyty to były takie, można powiedzieć, samizdaty. To znaczy, wszystkie mają tam oparcie zaiksowskie, mają oparcie w jakimś wydawcy profesjonalnym, natomiast one były robione metodą chałupniczą, tak jak się robiło w tamtych latach, prawda? Dopiero ta czwarta płyta jest taka profesjonalna. Czyli powroty. Czyli powroty, bo to jest płyta tłoczona, natomiast tamte płyty to były płyty, jak to się wtedy ładnie mówiło, wypalane, czyli kopiowane na komputerze. No, ale jestem ciekawa, bo tak, to są koszty. Wydanie płyty. Jak byście to... No, pierwszą płytę, co ciekawe, muszę tutaj wspomnieć, nagraliśmy w studio nagraniowym u księdza. Ksiądz Bogusław Skotarek w Siemiechowie, koło Gromnika, tutaj taka wioseczka, był proboszczem tam wówczas, ale był na misjach w Ameryce i przywiózł sobie znakomity sprzęt nagraniowy. Coś podobnego. Nagrywał oczywiście. Ale to muzyk był? To miał wykształcenie muzyczne, w związku z tym umiał się tym wszystkim posługiwać. Zresztą tam w tej Ameryce podejrzewam gdzieś w jakimś katolickim radio pracował, bo kompetencje posiadał. W związku z tym u niego właśnie nagraliśmy tą pierwszą płytę w tym Siemiechowie, miał takie studio. Nagrywał tam oczywiście chóry parafialne, różne takie oazy, nie oazy, ale między innymi właśnie na tym amerykańskim sprzęcie nagrał nam tą pierwszą płytę i tam też... A pierwsza płyta to była która? Na ostatniej statuicie przed rali. Ta niebieska, której okładki nie ma, ale ja ją wygrzebię, tą okładkę, gdzieś to ci podrzucę. I koszty, mówisz. No, znaleźliśmy wspaniałego na tą pierwszą płytę sponsora. To dzisiaj, no już mogę to spokojnie powiedzieć, bo wtedy zastrzegał się, że no, ludzie nie chcą, jak dają gdzieś pieniądze pod stołem, nie chcą o tym mówić, prawda, bo, no ale to już minęło tyle lat. To był pan Wacek Stępień, który posiadał taką firmę, akcesoria, odzież BHP i tak dalej. Ale to w Gorlicach? W Gorlicach, tak, tak. A oprócz tego przygotowywał się do takiej działalności większej. Znakomicie sobie zresztą radził Ogrody Życia i zasponsorował nam tą pierwszą płytę, która miała też wersję kasetową, stąd jest... i okładka. To jest okładka kasety. Druga okładka w związku ze sponsorem, ponieważ pierwszy projekt okładki do tej kasety to jest projekt oczywiście Roberta. Także Roberta Hibnera. Hibnera, tak. No to jest część z tego, z tego projektu, który tam widzisz do płyty. No. Także pierwsza wersja była kasetowa i ona się właśnie pokazała w dwóch, jak gdyby ze względu na sponsora, w dwóch wersjach. Później te kolejne płyty nagrywaliśmy już, że tak powiem, własnym sumptem jakoś, żeśmy tam kombinowali, ścibiliśmy na koncertach pieniądze. Zresztą drugą płytę nagrał Tadzio Łuczejko w studio w Gorlickim Centrum Kultury. No więc Tadzio nie był drogim nagrywającym i poszedł nam na rękę. Wydaliśmy to dość tanio. Trzecią płytę wydaliśmy w takim wydawnictwie Ad Oculos. To jest takie wydawnictwo, które wydawało książki poetyckie.
jakieś tam przewodniki, takie rzeczy, także ad oculos w miarę tam jakoś prządu, w związku z tym nagraliśmy to w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach, aranżując specjalne studio. Kuba Rudziński, taki nasz młodszy kolega, zajął się realizacją tej płyty. Też mogę powiedzieć, właśnie własnym sumptem, żeśmy ją wyprodukowali. Mirek Bogoń porobił aranżę, także dopiero czwarta płyta jest, powiedzmy sobie, taką płytą z prawdziwego zdarzenia. Tak jak mówię, wszystkie były ozeksowane, także nie było tutaj problemu, no ale tu znaleźliśmy, jak widzisz, sporo sponsorów, którzy dali pieniądze, byli też tacy sponsorzy, którzy dali pieniądze, a znowu się specjalnie nie chcieli chwalić tymi datkami. Czy te płyty, które wydawaliście, były sprzedawane? One były sprzedawane głównie na koncertach. Nie puszczaliśmy do dystrybucji. Te pierwsze trzy, no ze względu na to, że nie były rewelacyjnej jakości, więc nie chcieliśmy ich tak, żeby nie było kłopotu później, jakby komuś nie odpaliło albo coś. Natomiast ta płyta, no, profesjonalnie wydana, poszła na koncertach praktycznie cały nakład. Kilkutysięczny się rozszedł. Czy myśleliście o jakiejś karierze takiej ogólnopolskiej, mimo że jesteście znani przecież? Wiesz, nie było takiego parcia. Nie było. Nie było takiego parcia. Organizacyjnie to było trudne do ogarnięcia. Mieliśmy dobre, do dzisiaj zresztą mamy dobre kontakty z niektórymi rozgłośniami radiowymi. Ja widzę to po tym, że na konto spływają mi z X-u co roku jakieś tam sumy, to znaczy, że ktoś tam gdzieś to puszcza. Natomiast tak jakoś, no, nie było tego. No bo wiesz, tak sobie myślałam o tym, co mówisz. Wymagało to bardzo wiele poświęceń i pracy, jednak kosztem chyba też rodziny. No bezwzględnie, oczywiście. Musiałeś mieć i poparcie żony. Tak, oczywiście. To był problem. No, czasami wyjeżdżałem na tygodnie, prawda? No właśnie, zostawiałaś z dziećmi. Tak. Także to był kłopot, naprawdę, ale żeby to zmaterializować, czy jak to ładnie się dzisiaj mówi, zmonetyzować, prawda, to wymagało dużo większego poświęcenia. Poza tym, jak patrzysz na to dzisiaj, na to wszystko, powtórzyłbyś? Na pewno wiele rzeczy bym poprawił, a wielu rzeczy bym nie zrobił. To były czasy niebezpieczne dla zdrowia, dla rodzin. Ale sądzisz, że karczma by istniała? Myślę, że może tak. Jednak troszkęśmy tak, no, nieprofesjonalnie, powiem, podchodzili do zawodu, ale do życia. Ale mogłeś podchodzić profesjonalnie. Dokładnie. Co jakiś czas pojawiał się tam jakiś kandydat, na przykład na menadżera, ale wiązanie się z kimś, kto zburzy ci życie No i mógłby naciskać na inne kierunki. Dokładnie, to było. No zresztą nie ukrywam, że płyta ostatnia jest pewnym kompromisem. Mówiłem o pani Jannie Sajdłowskiej Agiechu, która prosząc nas o przed pandemią niestety, nie wyszło nic z tego, o koncert, prosiła nas o to, żebyśmy zagrali z pierwszej, z drugiej płyty rzeczy, bo to jednak tamta muzyka gdzieś tam naszemu pokoleniu została, tak, prawda? Tak, mieliśmy takie duże poparcie takiego guru piosenki poetyckiej z programu trzeciego, pana Janusza Deblesema. On miał taką audycję gitarą i piórem. Ta płyta stąd się wzięła. I przez lata, najpierw w dobrym czasie antenowym, później w coraz gorszym, bo tam pierwsza, druga w nocy, puszczał te rzeczy i on animował tym ruchem takiej piosenki właśnie poetyckiej, autorskiej.
Później pani Teresa Drozda, która była naszą gościnią na poetycko-muzycznej bitwie pod Gorlicami. Tutaj nie wspomniałem o bitwie, a to przecież kawał 25 zdarzeń rok w rok konkursów poetyckich organizowanych przez MDK, ale też przy dużym udziale karczmy przecież i członków zespołu. I właśnie pani Teresa Drozda też prowadząc swoje blogi muzyczne, prowadząc później pod Eblesemię gitarą i piórem, bardzo dużo opuszczała naszej muzyki. Także że no, na tą muzykę zapotrzebowanie było zbyt nikłe, jak na wielość podmiotów wykonawczych, że brzydko tak powiem, prawda? Dużo tych zespołów było takich uprawiających tę muzykę. Środowisko studenckie się troszkę zmieniło. Powiedzmy, że studenci w kierunku dyskoteki troszkę i rozrywki poszli, natomiast tam już tej intelektualnej, że tak powiem, strawy nie wszyscy potrzebowali, więc jak mówię, skurczyły się te środowiska. Jeszcze gdzieś tam na YouTubie pokazują się jakieś, na przykład co jakiś czas ktoś tam do mnie dzwoni, mówi, a ty popatrz, bo tam grają twoje utwory. No faktycznie patrzę, a tam gdzieś pod Bacówką koło Myślenic czterech panów, no gra mój utwór, prawda? No cieszę się bardzo, tak, że wiem, gra. Wiem. No ale to... Słuchaj, co by nie mówią, jesteście napisani w historii, koniec. No chociażby te dźwiękowe. Ale słuchaj, widzę tutaj też płytę. Wieszczanie to jest druga płyta, okazjonalna, natomiast ta pierwsza to jest tutaj niestety biały kruk. To jest biały kruk, bo w niewielkiej ilości została wydana. Wieszczanie to jest taka formacja wymyślona przez Rafała Boniśniaka. Nazwał tak ludzi, którzy się sprowadzili z wielkich miast do na wieś. I on takim jednym z tych wieszczan. Tak jak cała Nowica prawie. Tak jak Nowica, jak Wołowiec i tak dalej, prawda? No i tutaj Rafał sobie wymyślił, że my będziemy grali muzykę folkową, powiedzmy my? Sobie. No, zaprosił skład, muzyków? Tak, no to jest skład Ostatniej Wieczerzy, prawda? No z wyjątkiem oczywiście takich okazjonalnie zaproszonych, jak pani Beata Bochnia, Natalka Górka, no to już jest w tej chwili stała członkini różnych składów Rafała Boniśniaka, no Tomek, tutaj są, no Janek Malisz, nasz kolega, tutaj Smęciny, tu są Ewa Nowel, wokalistka z Nowego Sącza i koledzy tylko do tego projektu zaproszeni. Ale no, jak koncert przyszedł, no to graliśmy znowu we czwórkę czy w piątkę z Natalką Górką. W tym składzie, no, ostatnim składzie wieczerzy, czyli Rafał Boniśniak, Kubala, Bogoń i ja. No plus Natala na no i widzę, na że płyty się ukazały. No i ta płyta, Wieszczanie 1915, to jest płyta, która, ja mam otwarty egzemplarz, bo to jest podarunkowy. To jest płyta, która akurat ukazała się z okazji stulecia bitwy pod Gorlicami. No domyślam się, bo no 1915. Właśnie, też pomysł Rafała Boniśniaka, a ja kiedyś byłem, zresztą do dzisiaj jeszcze niestety jestem, ale coraz mniej czynnym, prezesem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa. Jako że bitwa rozgrała się głównie tutaj na terenach między Gorlicami a Sękową, to stowarzyszenie opracowało taki projekt, dostało pieniądze na wydanie tej płyty i właśnie przy współpracy bardzo znaczącej pana profesora Piotra Gryglaszewskiego z Krakowa wydaliśmy tę książkę, tę płytę i książkę, nie wiem czy widziałaś taką książkę, o, przy okazji właśnie... Sękowa, skarb 650 lat historii wsi. No właśnie i na to stulecie wydaliśmy tą płytę, a dwa lata wcześniej, bo w 13 roku była ta książka i zakotwiczyliśmy z panem Piotrem Gryglaszewskim, profesorem, który kupił zresztą dom na Górkach Sękowej w tej historii i postanowiliśmy wykorzystać na tej płycie repertuar związany z
tamtym czasem, z tamtymi. Tu są piosenki wojskowe, rosyjskie, węgierskie, niemieckie. No, okraszone także miejscowymi tutaj pieśniami, które wówczas funkcjonowały, bo znajdują się w śpiewnikach tu łemkowskich na przykład. Także, że tą płytę żeśmy okazjonalnie sobie wydali i wstęp opracował pan profesor Wybraszewski, tutaj też zacytował takie wspaniałe wspomnienia pielęgniarki z frontu, zdjęcia oryginalne, trochę śmiechu frontowego na koniec. Graliśmy tą płytę, ale w niewielkiej ilości koncertów, ponieważ no, to jest taka dość okazjonalna rzecz, która no, nie bardzo specjalnie nadaje się do koncertowania. Rozmawiając o muzyce z Tobą, sądzę, że można by ten wywiad ciągnąć i ciągnąć, bo na pewno należałoby jeszcze powiedzieć o Twojej działalności w wychowywaniu młodego pokolenia. No tu przygotowałem zdjęcia właśnie tutaj liczne. To już jest, wiesz, cała historia, ale może się jeszcze umówimy i na razie o karczmie, czy jeszcze chciałbyś coś o karczmie powiedzieć? Muszę jeszcze wspomnieć o jednej imprezie, która też w pewnym sensie miała wpływ na karczmę, ponieważ w Myślcu nad Popradem przez kilka lat odbywała się impreza pod patronatem Związku Młodzieży, Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, bo no jakiś patronat wtedy mógł być i kto miał pieniądze, prawda? Nazywało się to Konfrontacja Ruchu Artystycznego Młodzieży KRAM. A to KRAM, tak, to w Gorlicach też był. Tak. To był, w Gorlicach był akt Akademickie Konfrontacje Twórcze. Tak, to też należałoby wspomnieć. Ostatnio z kolegą Andrzejem Domagalskim, który był dyrektorem tego aktu, snuliśmy wspomnienia, bo on pisze książkę o tym akcie. I ja jeździłem po mieście i fotografowałem mu różne obiekty, które dzisiaj wyglądają inaczej. W roku 77, 8, 9 wyglądały inaczej. Ale wracam do tego kramu, bo w akcie Akademickich Konfrontacjach Twórczych uczestniczyliśmy wyłącznie jako wykonawca, ponieważ to była impreza, na którą zjeżdżali ludzie z różnych miejsc akademickich w Polsce i tutaj się odbywały koncerty na rynku. Może pamiętasz, bo byłaś wtedy jeszcze małym dzieckiem pewnie, nie? No, ale no właśnie. Natomiast w tym Myślcu gromadzono ponad 1000 ludzi. Tworzono takie obozy plastyczne, muzyczne, aktorskie. Tam było takie miasteczko domków kempingowych. Tworzono dodatkowo miasteczko namiotowe. Był duży amfiteatr taki komponowany we wzgórze. Scena olbrzymia, mała scenka taka zadaszona, także można było spokojnie nawet przy niepogodzie tam uczestniczyć w imprezach. Przyjeżdżali tam ludzie od Maryli Rodowicz przez jazzmenów, znanych dziennikarzy, aktorów. Janek Nowicki na przykład prowadził warsztaty. Cała elita i to ten szyld ZSMP wcale nikogo tam wtedy nie przeszkadzał. Mało tego, dowcipy o charakterze politycznym i różnym innym były na porządku dziennym, śmiano się. Wszyscy żeśmy się tym karmili. Dokładnie, więc nie ukrywam, że to też był, bo to głównie 78, 9, 80, pamiętam popłoch lata 80, kiedy impreza plenerowa w tym amfiteatrze olbrzymia, o takim troszkę zadęciu, no ale artyści grali swoje rzeczy, także nie było problemu. Andrzej Górszczyk reżyserował wtedy na tę imprezę i nagle telefony się rozdzwoniły stacjonarne, bo nie było komórek i panowie, goście, notable, VIP-y, którzy tam byli, biegiem lecieli do samochodów na parking, wsiadali z kierowcami, odjeżdżali gdzieś, bo no, co się działo w sierpniu 80 roku, prawda? No i podczas imprezy, to był taki popłoch, myśmy nie przerywali, oczywiście nie wolno było przerwać imprezy, nic się nie dzieje, panowie tylko mają bardzo ważne sprawy.
do załatwienia. Takie były te czasy. I kilkakrotnieśmy tam jeździli, bo ta impreza w końcu umarła, ale spotkania z tymi właśnie, no, wówczas czołówką polskiego teatru, rozwija człowieka tak. Oczywiście, i wtedy przyjaźnie się ponawiązywało różne. Także, że naprawdę młodość wspominam, i tą artystyczną, i tą życiową, bardzo, bardzo dobrze. Wiesz, ja mogę tylko sobie, nam wszystkim i Tobie życzyć, żeby Kaczma jednak zagrała. Żeby się jeszcze zreanimowała. No, dokładnie. Ja myślę, że wiesz, gdyby był powód do zagrania. Ja myślę, że się znajdzie, no, prędzej czy później. No, być może, bo tak, no, telefon Tadzia Kroka wczoraj nie był taki bez przyczyny, prawda? Każdy ma jakiś swój... No nic, serdecznie dziękuję za bardzo opowieść. Bardzo mi było miło.